Tak wygląda mężczyzna, zanim ma dziecko, tak wygląda mężczyzna, już kiedy się dziecko urodzi. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć po prostu, jak w moim życiu Chrystus się pojawił. Jak się z Nim spotkałem, jak mi totalnie zmienił patrzenie na całą moją rzeczywistość. To było parę lat temu, i do dziś, jak sobie o tym wspominam, to często mam dreszcze po prostu, że Bóg tak działa. Nie, nie, nie tak często działa tak, że wywołuje dreszcze, ale, ale wtedy tak zadziałał. I zacznę może od tego, że ta historia spotkania z Jezusem zaczęła się zanim w ogóle się urodziłem. Jeszcze nie było mnie na świecie. I moi rodzice podjęli pewną decyzję, bardzo odważną, i, i taką, która z perspektywy czasu myślę, że spowodowała, że tu dzisiaj stoję. Zdecydowali się, że pójdą trochę pod prąd, że zrobią coś, co... Jest niekomfortowe i w, w 1992 roku mój tata przyjmuje chrzest u Świadków Jehowy. W, to był hotel Diament, już istniejący z Jastrzębia Zdroju. Pewnie może ktoś z Was skojarzy ten hotel, bo był słynny w regionie. W każdym razie moi rodzice podejmują decyzję, że, że zostają Świadkami Jehowy świadomą, z, własnego, z własnej woli I, i to rozpoczyna tak naprawdę... Pewien okres w naszym życiu, naszej rodziny, bo rodzę się już w domu, w którym czyta się Biblię, rodzę się w domu, w którym już się modli do Boga, w którym się go szuka. Jeśli znacie trochę świadków Jehowy, to wiecie, że oni są bardzo gorliwi. Nie? Oni potrafią kilka godzin na, na dworze stać i zachęcać ludzi do czytania ich publikacji. Więc tego nie można im odmówić i złego słowa na ten temat nie mogę powiedzieć. Więc rodzę się w takim domu i Poznaję Boga tak naprawdę od samego początku i od samego początku mnie ten temat fascynuje. Nie? Dla mnie nie było takiego okresu w życiu, że mnie nie interesował temat Boga. Nie? To jest bardzo jakby rzadkie dość, natomiast u mnie tak to wyglądało. Ale nie byłem też idealny ze względu na to, że moi rodzice mnie wychowywali na podstawie Biblii. Nie? Pamiętam taką sytuację, jak sobie przy przygotowałem się do tego spotkania, to pamiętam, że jak się wyprowadzaliśmy z pierwszego mieszkania, to jedna z sąsiadek powiedziała, że nareszcie będzie spokój na osiedlu. Nie? Więc pomimo tego wychowywania biblijnego i wiecie, te takie atmosfery poznawania Boga i chodzenia na zebrania, jeżdżenia na kongresy, spotykania się z innymi wierzącymi itd. itd. wchodziłem w wiele kłopotów za, za mało lata. Natomiast taka naprawdę osobista podróż do Boga, zaczęła się w, w takim okresie, kiedy moi rodzice zaczęli wyziębiać relacje ze Świadkami Jehowy. Pewnego dnia po prostu się obudziłem w domu, w którym te wszystkie rzeczy, które znałem z dzieciństwa, już zniknęły, ich nie było. Nie? Czytanie Biblii, modlenie się, e, Biblia na przed, przed, e, przed spaniem, e, te wszystkie rzeczy po prostu znikają i ja zostaję na tej drodze duchowej sam, i myślę, że Bóg to specjalnie zrobił, bo na początku dzieci są jak gąbki. Nie? Jak się do nich mówi, to one jakby bardzo wszystko wchłaniają, rodzice są autorytetami. Natomiast jak się ma około, tam wchodzi się w ten okres dojrzewania, to już takie narzucanie światopoglądu przez rodziców zaczyna być irytujące u dzieciaków. Nie? Więc u mnie tego nie było. Mi, mi rodzice na początku coś mówili, a potem, potem dali mi taki czas, że to ja musiałem sam podjąć tą decyzję. Natomiast teraz w tej historii wchodzimy w taką w największą batalię w moim życiu duchową, którą odbyłem. E, mianowicie nie wiem, czy macie dzieciaki w swoim otoczeniu, które mają po 8, 10, 12 lat. Jak się cofnąłem pamięcią, to mniej więcej w tym okresie życia byłem już uzależniony od pornografii. Więc e, jak sobie o tym myślę dzisiaj, patrzę na dzieciaki, które znam w tym wieku, to myślę, jak to jest możliwe. Nie? Natomiast badania pokazują, że dzieciaki się uzależniają jeszcze w wcześniejszym wieku. Nie? I że jeszcze w wcześniejszym wieku można być przez to zniewolonym. Więc mam 10 lat. Na początku mi się to podoba. Poznaję ten świat filmów dla dorosłych, chociaż ja bym nigdy tego tak nie nazwał, bo to nie jest ani dla dorosłych, ani dla dzieci. To, nigdy, to jest dla nikogo materiał. W każdym razie zaczynam. To mi się podoba. Na początku to jest fascynujące, na początku to jest coś, co, co wciąga, to jest jak taka skrzynia ze skarbami, cały czas coś nowego się wyciąga. Natomiast, kiedy coraz więcej lat miałem i miałem w pamięci to, czego się uczyłem, jak byłem mało latem jeszcze z rodzicami, to zacząłem czuć mega napięcie. Nie? To znaczy. E, nie, Cały czas jakby trwając w tej, w tej pornografii, nie byłem w stanie sobie z nią poradzić, a czułem wyrzuty sumienia, że, że to się dzieje w moim życiu. Tak to trwało. 11, 12, 13, 14, 15 lat. To napięcie coraz bardziej wzrastało. I sytuację jeszcze bardziej skomplikowało moment, kiedy, kiedy się zakochałem w mojej żonie, Ani, bo jeszcze jej nie przedstawiłem, jest, nie ma jej tu z nami. Zakochałem się w niej w wieku 15 lat. I ukryłem ten temat, który miałem przed nią. Nie? nie chciałem o tym mówić. Było to dla mnie na tyle wstydliwe, że mówienie o tym to nie widziałem sensu. Nie? po prostu. Wolałem to ukrywać. Natomiast tego się nie da ukrywać w wieczność. Nie da się tego ukryć przed Bogiem, nie da się tego ukryć przed kimś, z kim się jest prawie cały dzień, w szkole, po szkole. W pewnym momencie to zaczyna wychodzić. I, I to spowodowało mnóstwo łez w, w naszym życiu, w moim, w Ani, spowodowało, że no bardzo ją poraniłem wielokrotnie i jakby miałem coraz większe przeświadczenie o tym, że jestem jakby zdominowany przez, ten, przez tą całą dziedzinę, przez tą pornografię i przez te pragnienia, bo to, to nie jest tylko tak, że człowiek się z tym walczy, jest taką ofiarą tej sytuacji, czasem się po prostu decyduje i że się chce to robić po prostu, nie? Mimo tego, że się rani inne osoby. W każdym razie e, próbowałem różnych metod, żeby, e, żeby się sobie z tym poradzić. Studiowałem, wróciłem do studiów po latach ze świadkami Jehowy Biblii. E, czytałem książki, szukałem idealnych wyznań, denominacji, idealnych kościołów itd. Natomiast e, to do niczego nie doprowadzało. W pewnym okresie życia pamiętam, że m, zaczęły mi się śnić apokalipsy. Nie? Byłem przekonany o tym, że jak spotkam się z Bogiem, to zginę po prostu. Nie? Śniło mi się wiele razy pod rząd, że jakieś katastroficzne rzeczy, które mnie obejmują. Nie? Byłem przekonany, że, że to mnie ma popychać do szukania Boga. Natomiast ten strach i te wszystkie rzeczy nie były w stanie mi pomóc. Nie? Ja studiowa Studiowanie Biblii też mi nie było w stanie pomóc. Ja pamiętam, że ze łzami w oczach się modliłem do Boga. U moich dziadków pamiętam taką historię. Modliłem się, Boże, pomóż mi, nie? i modliłem się do Boga Jehowy w imieniu Pana Jezusa, i ta pomoc nie przychodziła. Nie, nie byłem w stanie sobie poradzić z tym, z tym tematem. Natomiast po latach na horyzoncie pojawiła się pewna nadzieja. Mianowicie rozmawialiśmy z moją żoną o tym, czy będziemy chrzcić dzieci. I moja żona miała swoje zdanie, ja miałem swoje zdanie na ten temat, więc zaczęliśmy się, delikatnie mówiąc, spierać. Ja oczywiście jako facet musiałem udowodnić, że mam rację, więc zacząłem szukać w internecie, jak, jak się sprawy mają, nie? co pisma na ten temat mówią. Nie? Więc grzebałem po, po internecie i trafiłem na takie radio internetowe, które się nazywa podcastem pod tytułem Odwyk. Dziwna nazwa, ale chodzi o odwyk od takiego standardowego myślenia o Bogu. Nie? I ten podcast jakby mi zrewolucjonizował myślenie w dwóch sprawach. Przede wszystkim, że Bóg nie chce, żebyśmy szukali religii, denominacji, żebyśmy szukali Jego. On chce, żebyśmy szukali Jego. To była dla mnie rewolucja. Bo ja byłem wychowywany, będąc wychowywany u Świadków Jehowy, ja byłem przekonany, że... Muszę znaleźć religię prawdziwą, nie? Że, że to musi być to, to albo to. Nie? Jeśli nie świadkowie, to może zzią świątkowcy, baptyści, prezbiterianie, nie wiem, ktokolwiek. Dajcie mi tą, tą religię prawdziwą. Nie? Dajcie mi to miejsce, gdzie ja w końcu będę żył z Bogiem w, w pokoju nie? I, i się pozbędę uzależnienia, i tak dalej, i tak dalej. Więc to była rewolucja. Ja przestałem tak myśleć. Bóg chce, żebyśmy jego szukali, a nie religii, miejsca. Budynku, czy czegokolwiek organizacji, struktury. A druga rewolucja to było to, że ten facet cały czas mówił o jednej takiej sprawie, o której się u świadków Jehowy nie mówi. To znaczy, że Bóg chce, żebyśmy mieli relację z Jezusem Chrystusem. Nie? I on to cały czas powtarzał trochę jak mantrę, że relacja z Jezusem, relacja z Jezusem, relacja z Jezusem. Nie? Dla mnie to była rewolucja, bo jako świadek Jechowy nie wierzyłem w trójce świętą, nie? nie wierzyłem w to, że Bóg jest Trójjedyny, Wierzyłem, że jest ojciec i taki mniejszy Bóg, syn i z nim nie można mieć za bardzo kontaktu, no bo, bo on jest stworzeniem, nie? a do stworzenia nie należy się modlić. Nie? Natomiast ten podcast był na tyle lekko prowadzony, jakby jego w ogóle domeną tego podcastu było to, żeby mówić o Bogu w taki bardzo zrozumiały sposób. I ja to słuchałem, słuchałem, słuchałem i wsiąkała we mnie ta, ta informacja o relacji z Jezusem. I pewnego dnia po prostu... Jak, nie wiem, nawet w jakich okolicznościach po prostu postanowiłem, że pomądlę się do Jezusa, nie? Pierwszy raz w życiu. A wyglądało to w ten sposób, że położyłem się na łóżku, e, pamiętam dokładnie ósme piętro, koszutka, e, e, kładę twarz na takim brązowej wersalce i mówię, Panie Jezu, ja po prostu bym chciał, żebyś był moim przyjacielem, chciałbym mieć z Tobą relację, chciałem z Tobą pójść. Nie? I e, Przypomniałem sobie też potem taką historię z Biblii, nie wiem czy kojarzycie, kobietę, która od 10 lat leczyła się na krwawienie, nie? miała z tym problem i nie była w stanie się wyleczyć, szukała u różnych ludzi, natomiast tej wydatki i te ogromne pieniądze, które wydawała nie dawały skutku i kiedy się dowiedziała, że Jezus się gdzieś tam przemieszcza w jej okolicach, to postanowiła się do Niego zbliżyć. Jezus był wtedy otoczony tłumem. Ona się do, zbliżyła do, do, do Jezusa, dotknęła Go i została uleczona. Potem Jezus się pyta, a kto mnie dotknął? Nie? Uczniowie się śmieją, bo mnóstwo ludzi go, na Niego naciska nie? i jakby, Panie, przecież jest tu tyle ludzi. No, no, cały czas to się dotyka, nie? ale on mówi takie słowa, że wyszła ze mnie moc nie? Czy poczułem to. I muszę Wam powiedzieć, że mam wrażenie, że to był taki właśnie dla mnie moment. Ta modlitwa, kiedy powiedziałem do Jezusa, po prostu się do niego zwróciłem. To nie było jakiś nic nadzwyczajnego. To po prostu było, Panie Jezu, bądź ze mną, nie? coś takiego. Ja nawet nie prosiłem go o to, żeby on zabrał uzależnienie, ale po kilku dniach się zorientowałem, że jestem wolny. Nie? Że to, co przez 10 lat albo więcej dziś mi cały czas jakby. Hmm, wracało, cały czas mnie dominowało i wygrywało ze mną, po prostu Bóg mi powiedział, oczywiście nie, nie dosłownie powiedział, tylko ja to tak odbieram, że teraz masz panowanie nad tą sytuacją. Teraz już to nad tobą nie panuje, ty możesz decydować. Nie? Ja po prostu jak, jak to przeżyłem i to wspominam, to pamiętam, że jak zostawałem sam w domu, to się modliłem ze łzami i dziękowałem Panu Jezusowi, nie? Że, że tak zadziałał niesamowicie. To było dla mnie coś, no coś ponadnaturalnego. Nie? Wyobraźcie sobie, że coś przez 15 lat ktoś pije i nagle przestaje pić, albo pali papierosy, nagle przestaje palić papierosy. Nie? Dla mnie to był szok. Nie? Pomijając już fakt, że oczywiście wszystkim chciałem teraz mówić Jezus, Jezus, Jezus i On jest rozwiązaniem dla, dla każdego waszego problemu. Nie? E, e, natomiast e, no, ta historia e, jakby była startem takiej drogi z Bogiem. I jestem bardzo wdzięczny Jezusowi za to, że, że, że mnie uratował na w świecie. Jeszcze chcę wam dodać, że spotkanie z Jezusem to nie, nie, nie zaczyna bajki, nie? To, to jest raczej taka ciężka droga. To jest takie wyjście z Egiptu, ale przed nami pustynia, nie? I na tej pustyni jest, jest ta manna, jest ta woda, nie? I Bóg jest z nami cały czas, ale to nie są idealne warunki. My idziemy gdzie indziej jeszcze, nie? Więc też myślałem o tej historii i i ta pustynia cały czas jest obecna w moim życiu. Nie? Czasami jakbyście spojrzeli na moje życie, to moglibyście pomyśleć, że jestem niewierzącym człowiekiem nie? Czasami byście spojrzeli i byli pewni, że jestem wierzący. Nie? To jest droga, która jest pełna wybojów. Nie? Ale na koniec chciałem wam przeczytać jeden fragment, który uważam, że moja historia jest dobrą ilustracją do tego fragmentu. Hebrajczyków 11.6, jak chcecie sobie otworzyć, to zapraszam. <laughs> bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Przystępujemy bowiem do Boga, przystępujący bowiem do Boga musi uwierzyć, że Bóg jest i że wynagradza tych, którzy Go szukają. I chcę Wam powiedzieć, że bez względu w jakim momencie tak naprawdę człowiek jest w swoim życiu, czy jest w momencie, kiedy już uwierzył w Jezusa, czy jeszcze potrzebuje tego ratunku, to szukanie Boga zawsze popłaca. Nie? I ja szukałem Boga wiele, wiele lat i, i On się mi objawił, nie? więc... Zachęcam do tego, żeby to robić, a jeśli jesteście wierzący, to też was do tego zachęcam, bo Bóg ma taką obietnicę, że kto się do Niego zbliża, to On się zbliża do Niego. Nie? Jeśli czujecie brak owocu, albo czujecie, że, że stoicie w miejscu, albo czujecie, że coś jest nie tak, to nawet jeśli jesteście w tym momencie w grzechu, nie? nawet jeśli teraz macie jakieś grzeczne myśli, albo jesteście w jakimś takim okresie czasu, że coś jest nie tak, to przyjdźcie do Jezusa od razu, nie? nie czekajcie z tym, tylko od razu, jakby się do Niego zwracacie, on, on odpowiada nie? i oczyszcza. No, więc kończę w takim momencie, w którym idealnie by było, żeby Wojtek zaczął, bo Wojtek ma o, ty, o tej podróży po pustyni trochę opowiedzieć o tym, o tym wzrastaniu jak na tej pustyni nie, nie, nie wybudować bungaloa i, i w nim nie zamieszkać. Nie? No, także dziękuję Wam bardzo. To mój debiut, jeśli chodzi o świadectwo, więc cieszę się bardzo, że mogę tak oddać fałę Jezusowi. Amen.